Witajcie, drogie światusy oraz wy, kochani świadkowie Jehowy, bardzo gorąco, serdecznie i ciule was witamy. W dzisiejszym odcinku dalej będziemy omawiać film Świadkowie Jehowy, jakżeby inaczej, czym jest prawdziwa miłość, w którym pokazują oni, jak według nich powinno szukać się partnera małżeńskiego i co powinno nas przestrzec przed złym wyborem, oczywiście w ich rozumieniu i takim dobrym wyborem, i dlaczego trzeba odzieć swoją przyszłą kandydatkę na żonę, zanim ona będzie kandydatką, no i czy Świadkowie Jehowy rozbijają rodziny, to tak dzisiaj dużo rzeczy będzie, więc zacznijmy. Odziać kandydatkę w co? W odzienie, no co się odziewa. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for a pass. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że Meg i Zack odwiedzili Liz i Liz się zrobiło smutno, bo poczuła, że stoi w miejscu i chociaż uważa, że jej decyzja była słuszna, jej decyzja to jest, jak to się mówi, danie kosza, czy tam pokazanie, podanie czarnej polewki Zakowi, to jednak jest jej smutno, więc wybrała się na spacer i trafia do galerii, jakiejś rodzaju galerii sztuki, gdzie są różne obrazy i kogo tam spotyka? Nie uwierzycie, jaki ten świat jest mały, jak to Jehowa pięknie pokieruje. Nie powiedziała. No dobra, to zobaczcie. Musisz kochać fotografię. Widziałam zdjęcia ze ślubu Davida i Oliwii. Wyszły wspaniale. Świetna robota. Dzięki. Robienie zdjęć ślubnych nie było moim marzeniem. Ale starcza na rachunki. A o czym marzyłeś? O czymś w rodzaju... Pokażę ci. Podoba mi się. Bardzo się różni od całej reszty. Tak? Dlaczego? Ktokolwiek to jest, czas mija, ale nie ich miłość. Ciągle jest silna. O czym myślisz? Tak sobie myślę, że zwykle na zdjęciu jest uchwycona tylko jedna chwila, a na tym w jednej chwili uchwycono całe życie. Przynajmniej tak to odbieram. Nigdy tak o tym nie myślałem. Ale wiesz, fotograf chyba by się z tobą zgodził. Tak? A kto to jest? Nikt ważny. Chodź, pokażę ci jeszcze jedno. Ja wiem, że wszyscy chcieli zobaczyć to wspaniałe zdjęcie, nie mogli się doczekać. Jakież zaskoczenie, prawda? Tak. No. Ale dobra, żeby nie było, to jest to zdjęcie. Też pokazuje złe. Jak chcecie zobaczyć, jakie było, to musicie zostać do końca. Ale wróćmy do tej wspaniałej konwersacji, w której możemy dostrzec wiele duchowych zalet, jakie przejawia ten oto młody człowiek, jak on miał na imię? John. Jakie przejawia ten młody człowiek? John. Ponieważ John nie skupia się na tych przyziemnych rzeczach. Nieważne jest, że marzył o czymś, bo chciał fotografować, więc robi śluby, bo to daje mu kasę na rachunki. Na rachunki. I to jest właśnie tak podkreślone, że jemu wystarcza to, żeby się utrzymać, tyle o ile, nie musi jakoś tam nie wiadomo ile odłożyć, bo w domyśle najważniejsza jest organizacja. Ale swoją drogą to oni całkiem słodcy tu są, tak? No jest to takie urocze, no. No naprawdę, tak romantycznie i tak wydaje mi się, że nawet bardziej do siebie pasują. Oczywiście pomijając to, że to gra małżeństwo najprawdopodobniej, więc
Więc jakaś tam chemia powinna być między nimi. Ale nawet te postacie, tak, no on fotograf, ona taka typiara, no. A Megan to była rozrywkowa trochę, tutaj do knajpy, tu coś, chyba właśnie bardziej do takiego światusowego Zaka pasowała, wydaje mi się. Mhm. No, ale czy zrobi nam się nagle coś niezręcznie? Czy ten piękny wstęp i ta odsłona, gdy organizacja pokazuje nam taką fajną komedię romantyczną, może się popsuć? Nie, będzie już wszystko dobrze. I teraz przechodzimy do sceny, w której będzie to odzienie. I dlaczego jest ono istotne? W ogóle to będzie jedna z kluczowych scen tego odcinka, więc oglądamy dalej. Czy zdarzyło ci się, że podjąłeś jakąś decyzję i wiedziałeś, że jest słuszna, ale i tak źle się z tym czułeś? Jasne. Parę lat temu mój młodszy brat został wykluczony, więc przestałem się z nim widywać. Tak należało zrobić, ale było mi bardzo ciężko. Pomaga mi 1 Piotra 5:7. Jehowa się o nas troszczy. Tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami. To moja mama. Mówiła mi, że idę prosto do domu. Rozumiem, ale robi się zimno. Dam ci marynarkę. Nie. Nalegam. Trochę za duża, ale się nada. A kto wie, jak mu odda tą marynarkę? Tę marynarkę? Piszcie w komentarzach. No tak. Czyli mam 22 lata, ale napisałam mamie, że idę od razu do domu, jest jasno, środek dnia, ale już nie mogę z tobą dalej gadać i nie wiem, iść na kawę czy coś, bo idę do domu. Aha, to jest tutaj pokazana taka dobra postawa. Ona się rozgląda za kandydatem na męża, szuka męża, no jakby nie było tak. No. A tu musi mamie napisać, że już wraca do domu, bo z pracy wyszła. Nie mogłaby napisać, ej mama, spotkałam znajomego, pójdziemy na kawę. A no właśnie, mogła napisać. Albo powiedzieć, jestem, wiesz co, teraz idę ze znajomym. Ja tu nie mówię, żeby tu być nieodpowiedzialnym i w ogóle się nie odzywać do rodziców i zniknąć, ale to można było załatwić na wiele innych sposobów. No chyba, że nie chciała z nim iść na kawę, no to wtedy tak, to mogła być wymówka, aha, oczywiście. O tym nie pomyślałem. Ale wydawało mi się, że chce. No chyba by więcej chciała. Ale nie mogła. Ale wróćmy jeszcze do tego motywu wykluczenia. Jeżeli zastanawialiście się, że czy świadkowie Jehowy zrywają kontakty z tymi, którzy są wykluczani, to tutaj macie odpowiedź. Jeżeli ktoś wam mówił, a zresztą w komentarzach pojawiają się takie głosy, że to nieprawda, że my nie rozbijamy rodzin, my tylko nie rozmawiamy z członkami naszych rodzin, no to tutaj macie jasno tak powiedziane. A ja sobie pomyślałam właśnie, bo on ile może mieć lat? Z 30? Góra. Tak jak Zak miał 30, a miał 17. No. No dobra, no ale pracuje, wyprowadził się z domu. Dajmy mu góra 30. Mówi, że kilka lat temu, czyli cofamy się w czasie, został wykluczony jego młodszy brat, a później zobaczymy, jak mu zależy na dzieciach, na kształtowaniu młodych umysłów właśnie przez swojego brata. Czyli to znaczy, że jego brat jak był wykluczony... Tak, to był dzieckiem? Może nie dzieckiem, ale nastolatkiem. I przestał się odzywać na przykład do swojego brata, który miał, nie wiem, 15-16 lat. Tak, tak należało zrobić. Ale spokojnie. On, no weźcie to, przytrafcie. On mimo tego, że jest mu tak ciężko, to 1 Piotra 5:7... A jemu bratu to nie jest ciężko na przykład? Nie, jego brat mógł po prostu pomyśleć... Wcześniej. Wcześniej, przecież on wiedział, na co się pisze. Nie, bo żaden 16-latek nie popełnia w życiu błędu żadnego, nie? On się urodził, no zapewne skoro jako młodszy brat był wykluczony, to raczej urodził się w rodzinie świadków. I zresztą to chyba tam później będzie zaznaczone, więc on się w tym wychował. No i wiedział, więc na co się pisze. Jak mógł w tym zgardzić, nie? Nieważne, czy wiedział, czy nie wiedział, swoją drogą, przecież świadkowie teoretycznie wiedzą, na co się piszą. A nawet jak nie wiedzą, to i tak to niezwalnie ich z przestrzegania tych zasad. Przestrzegania prawa. Wiesz, jak rodzisz się w Polsce, to z automatu musisz przestrzegać polskiego ustawodawstwa. Czy to ci się podoba, czy nie? Mhm. Czy je znasz, czy nie? No i? No, ale to nie jest tak, że ty się rodzisz
w Polsce, czyli w organizacji, tylko w pewnym momencie jakby przystępujesz do tego. Ale nie no, jeżeli się ktoś urodził jako dziecko. To co, to nie ma opcji już wyboru? Nie. Jest z automatu świadkiem. Widzisz? I taka jest różnica pomiędzy tym, że ktoś się po prostu urodził w jakimś kraju, a tym, że urodził się w jakiejś religii. No, czy... Tylko widzisz, ustawy można zmienić, nie? I na przykład się aktualizuje je zgodnie z tym, jak się zmienia styl życia ludzi, społeczeństwo, jak się zmienia Świadkowie wiedza. Też zmieniają swoje ustawy regularnie. No jakby myślę, że wiele osób już wypowiedziało się, jak bardzo szkodliwe dla mózgu, dla ciała, dla zdrowia psychicznego jest wykluczenie. A przecież kierują się nauką w swoich naukach. Ej, ja Sara tutaj tak troszkę śmieszkowałem sarkastycznie, tak. że niby wiedzą i że się nie piszą, bo to nie da się tego porównać jednego z drugim. No. Ale to pola tam lata. Poza tym, jeżeli urodziłeś się w Polsce i ci się tu nie podoba, to w każdym momencie możesz się spakować i pojechać. No ale rodzina się przestanie do ciebie odzywać, bo wyjechałeś z kraju. Nie przestanie. Przestanie, u świadków się przestaje odzywać. No właśnie. No. Myślę, że jeszcze tutaj trochę różnic by się znalazło. Jeżeli wy dostrzegacie w tym przykładzie jakieś jeszcze inne, to napiszcie w komentarzach. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Tutaj będziemy mieli ciekawą... Biznesmena, kapitalistę młodego Zaka. Tak, ponieważ on tam zawalił w pracy, bo przecież zrobił... Zobacz, według... Inaczej, świadkowie chcą pokazać, że przez to, że ty się angażujesz w pracę, to zawalasz inne takie duchowe obowiązki. No, a tutaj mamy odwrotną sytuację. Co się z tobą działo wczoraj wieczorem? O co ci chodzi? Miałeś udzielić wywiadu dla czasopisma. O ludzie, przepraszam, zapomniałem. Zająłeś się tym? Czyli odwaliłem za ciebie robotę. Tak, tym się teraz zajmuję, odwalam za ciebie robotę. Daj spokój. Wczoraj musiałem pójść na zebranie. Od wieków tam nie byłem. Megan zamęczyłaby mnie na śmierć. Nic mi do tego, to twoja sprawa. Ale pamiętaj, że interes się rozkręca. Musimy wiedzieć, że będziesz na miejscu. Przecież teraz jestem. Teraz nie ma największego ruchu. A kiedy jest? Wieczorami i w weekendy. Dobrze wiesz. Jak mnie zatrudniłeś, mówiłeś, że będziemy zespołem. Zgadza się. Ale z tego, co mi wiadomo, zespół to więcej niż jedna osoba. Dobra, przepraszam. Nie jesteśmy już dzieciakami. To twarda rzeczywistość. Biznes nie będzie kręcił się sam. Wiem, to czego oczekujesz? Że nie będziesz się wykręcał i że mogę na ciebie liczyć. Możesz, obiecuję. To będzie mój priorytet. Priorytet. Okej. Zobaczymy. Ej, a to nie jest tak, a właśnie jest, że Zak zatrudnił tego gościa. Nie wiem, chyba. Tak, on tak powiedział, że go zatrudnił, bo tak naprawdę ta restauracja należy do ojca Zaka. I trochę to śmiesznie zabrzmiało, bo w sumie Zak się tu tłumaczy. Aha. Jasne, niech się tłumaczy, jeśli nawalił, miał zadanie, więc to nie jest tak, że ten, ale tu oni świadkowie to przedstawili trochę tak. No dobra, to albo skłamali tam, albo tutaj po prostu mają bardzo dobrze uporządkowaną firmę, skoro. Każdy ma swoje obowiązki, nie bez względu na to, jaką ma pozycję. No być może. No ale dobra. Czyli hola, koniec z... Zebrankami. No. A wieki Zaka. Nie były. I dobra, teraz to co jest ważne, to zdanie, wieki tam nie były, ale musiałam iść. Ty, no właśnie, bo wieki tam nie był, akurat tego dnia nie poszedł, to jakby w pracy nawalił, nie wiem... Raz, teoretycznie, a ten się tak unosi, jakby ten ciągle nawalał. No tak się chyba fabuła nie klei troszeczkę, no nie? No bo myślę, że jakby nie chodził na zebrania i raz nie poszedł, nie wiem, na pół roku, znaczy raz poszedł na zebranie, no to co się ten kolega tak czepia? Mhm. Ale musi się czepiać, bo to jest zły świat, to jest tylko pieniądze, ale... pieniądze. Tak, ale to, no bo po pieniądze. Prostu chcieli to przedstawić w taki sposób, natomiast jakby wybaczamy świadkom, że ta fabuła się tutaj nie skleiła. No bo to nie jest najważniejsze, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Najważniejszy jest ten przekaz. Kasa. Później, w następnej scenie, której tutaj nie ma, to będzie się ta jego żona Megan tłumaczyć, że ona chce męża, który jest w domu, jest
Zresztą chyba tu kawałek tej sceny zostawiłem, to możecie zobaczyć. I w sumie to, co powiedziałeś, Sara, to będzie widać, czy to się tak ze sobą spina, no nie? Chcę ojca Christiny. Chcę mojego męża. Chcę duchowego człowieka. Nie widzisz, że robię, co mogę? Staram się. Jeśli tego nie widzisz, to nie wiem, co powiedzieć. Mam robotę. Ja przepraszam, że się śmieję, ale tu mamy młode małżeństwo zawarte w młodym wieku z małym dzieckiem. I to była kłótnia. I to ma być pokazane, jaka to jest straszna kłótnia. Ja sobie przypomnę, jak my się kłóciliśmy, nie wiem, przez pierwsze 4 lata małżeństwa. Nie było nic takiego. Jak to nie było? Nic nie było, żadnych kłótni. Były kłótnie i to jakie jeszcze. Ale co? Jesteśmy tu nadal. Mhm. No dobra, a tak wracając do tego, no nie kleją się ze sobą, bo chyba że jest coś, o czym nie wiemy. Zak, nie wiem, ma romans, albo hazard gdzieś tam uprawia na boku i nikt nie wie, że on takie rzeczy robi, bo go nie ma ani w pracy, ani na zebraniach, ni z duchowym człowiekiem. Gra w gry. Je zupę. A on grał w tym w synu marnotrawnym. On ma podwójne życie. On jest Antonem. I tutaj niby ma fancy taki ten. No. Restaurację i żonę, która się tam chodzi po luksusowych sklepach. Ale on tak naprawdę mieszka w takiej jakiejś kanciapie z Antonem. Znaczy on jest Antonem. Tak, jest tamtym Davidem. I tam urządza domówki. I dlatego wszystko teraz ma sens. Okay. Ma dwie rodziny. No to teraz widzisz jednak... I jeszcze musi utrzymać te dwie rodziny. No rzeczywiście fabuła jednak się nam posklejała. Uniwersum. No. Okej. Okay. To, co chcieli świadkowie przekazać, ja tak wiesz, zawsze merytorycznie chcę podejść do tych odcinków. Sugerujesz, że ja to nie? Ty to lubisz śmiechy. Że on się poprzebijał wieloma boleściami. Tak, że tak. On tak naprawdę to i tu mu nie idzie, i tu nie idzie, bo on powinien sobie na przykład tu się zająć duchowymi sprawami, a mógłby sobie gdzieś dorobić. Jakiejś pracy, to by było... Mógłby zostać kelnerem na przykład. No właśnie nie mógłby, bo przecież tam jest taki zwrot, że wieczorami i w weekendy, to jest taki czerwony alarm dla świadków, wieczorami i w weekendy się chodzi na zebrania i na głoszenie. Więc jakby ta praca, te wieczory, weekendy nie bardzo, choć oczywiście to nie jest taką sztywną regułą, no bo są takie świadki, co sobie będą tak robić. No ale jakby to nie jest tak zalecane. Zresztą tutaj widzicie pewnie, to tak delikatnie jest pokazane. Przechodzimy teraz do momentu, jak ta typiara oddała marynarkę, chociaż nie pokazali tego, ale pewnie to zrobiła. No nieważne. I był wykład na tej sali i on wygłosił ten wykład i teraz będą się wszyscy podniecać, jak to mu świetnie poszło, jaki ma wielki kompas i taki nietypowy. I teraz sobie zobaczmy i on go w ogóle dzieciom pokazuje. No. To ten kompas pokazałem w czasie wykładu. Fajny, nie? Trochę się różni od zwykłego. To jest kompas geodezyjny. Hej, John. Świetnie ci poszło. Dziękuję. Macie w zborze tyle dzieci. Twój wykład bardzo im się podobał. Szczególnie przykład z kompasem. Widać, że interesujesz się dziećmi. Nie bez powodu. A, twój brat. Tak. Staram się do nich trafić, póki jest czas. Przepraszam, obiecałem, że pokażę mu kompas. Jasne. Daj mi chwilkę, zaraz wracam. Witaj, Liz. Fajny, nie? Tak, bardzo miły brat. Racja. Znamy jego rodzinę od lat. Najbardziej podziwiam go za to, że nie daje się rozproszyć tym wszystkim ofertom. Ofertom? Sporo jego prac pojawia się w galeriach i czasopismach. Wszyscy chcą, żeby był ich głównym fotografem. Naprawdę?
Ale on wszystkim odmawia. Nie chce być z dala od zboru. Widać, że bardzo kocha swoją pracę, ale skupia się na sprawach duchowych. To solidny brat. Rzeczywiście. Szkoda, że wyjeżdża. Wyjeżdża? Tak słyszałam. Chyba wraca do domu w Oregonie. Muszę już jechać. Pogadamy później. Pa, Jane. Właśnie widzieliśmy klasyczny przykład, jak wyglądają plotki w zborze. To nawet jest pochwalane w takich filmach. No, szkoda, że wyjeżdża. Tak słyszałam. Haha. No nie? Ale dobrze, wróćmy jeszcze do kompasiku. Kompasiku. No, co mi powiesz ciekawego? Zobacz, bardzo duchowy brat, bardzo dobrze opanował lekcję, umiejętne posługiwanie się pomocami wizualnymi. Kompasami. Pomocami wizualnymi. No. Podczas takich przemówień mówca może nie tylko gadać, może też pokazać jakiś rekwizyt, który mógłby w lepszy sposób unaocznić jakąś myśl. No i skoro jeździ na wykłady, to jest przynajmniej sługą, a może nawet starszym zboru. Tak, będę w waszym zborze, czyli z innego zboru. Raczej nawet bym powiedział, że starszym, bo rzadziej się, chociaż nie jest to regułą, rzadziej się zdarza, że cudzy mogą dziś jeździć na wykłady, chociaż ja jeździłem po okolicznych zborach i też używałem. O, tam dwóch. Byłem w Opocznie. Pierwszy, no, teraz drugi. W Piotrkowie było. Którym? Kilka zborów było, więc byłem w innym. Nie powiem. W Sulejowie. To już jest kilka, no, okoliczne miejscowości. Używałem tych pomocy wizualnych. Kasza się przypala. Dobrze, i tak oto Kasza w ogóle spłyciła moje głębokie refleksje na temat przemawiania. Myślałam, że na temat miłości. O miłości to ja nic nie powiem. Ej, widzisz, ale ja na przykład dostrzegam to, że przypaliłam kaszę, ale ty nie wpadłeś w gniew. Ale czego miałem wpaść? No jesteś dobrym kandydatem na męża. Tak. A mogłeś wpaść w gniew? Mogłem wpaść, a dlaczego w ogóle mówimy o odzieniu? To jeszcze na koniec powiemy, ale jeszcze wróćmy do tej sceny, omówmy wszystkie najważniejsze punkty. Zobacz, jak się przyglądała. I druga podeszła, czyli to jest typowe dla świadków, to swatanie. To wiele razy mówiliśmy o tym i wypisaliście w komentarzach. Fajny, co? Cute. No nie? Słodki. Tak. O, ho, ho, no fajny, fajny. I rzeczywiście, zobaczcie. Platonicznie się chyba nie mówi o kimś, że jest cute, chyba że o dziecku małym. A nie wiem, tak mi się wydaje. No. Czyli tak, mamy ploty, mamy swatanie, mamy klasyczny przykład tego, że jednak trzeba zerwać z wykluczonymi. Wszystko mamy w odcinku, w tym filmie. I my to mówiliśmy wiele razy i wielu nam świadków zarzucało, że kłamiemy, jednak jakby tu ewidentnie to po prostu widać. Przecież każdy świadek wie, że to, co jest w tych filmach, to jest tylko licencja poetyka i się tego nie bierze na poważnie i to się tylko ogląda dla fanów przy popcornie i nikt tego oglądając nie myśli, tak powinno wyglądać moje życie. Żaden ze świadków tak nie myśli, żaden. Właśnie tak myślą, że tak powinno wyglądać moje życie. Takie filmy są analizowane w drobnych szczegółach. Jest zwracana uwaga na to, jak ona, jaką mimikę miała, jaki wyraz twarzy, a to samo w sumie. Jak ręką ruszyła i pokazała coś. Drobne detale są omawiane, jak on się zachował, że on do tych dzieci przykucnął, jak przykucnął, to się uniżył, jak Chrystus. Takich rzeczy się tutaj dopatruje. I wiesz, to ma pokazać dobre cechy. No i znów miał być krótki odcinek, a jest długi. Odzienie. On dał jej tą marynarkę. Aha. A pamiętasz, kto komu dał coś podobnego do marynarki? Bluzę z Polaru? Bluza z Polaru. Moda Polska 2010. Właściwie 2008. Tak, ty mi dałeś bluzę. Aha. I co? I jestem twoją żoną. Bum. I jakby ktoś nie wiedział, jak to się robi, to trzeba odzienie dać przyszłej kandydatce na żonę. Tak jakby ktoś szukał, to niech stanie na rogu ulicy i tej da, tej, któraś wróci. Nie. To musi być
Ale zaczekaj, bo chciałem powiedzieć, że to musi być potrzeba, że ona będzie potrzebować, no ale ona nie potrzebowała i on powiedział, że nalegał, czyli on ją zmusił do ubrania. Natomiast tak, rzeczywiście... Może gorszyły go jej ramiona. No tak mogło być. Natomiast to, co było u nas, to ja Sarze kiedyś pożyczyłem bluzę, bo ona tak sobie wymyśliła, że pożyczę jej bluzę, to się wtedy zakocham. Nie wiem, jak, po co ona to w ogóle tak... Nic takiego nie wymyśliłam. Nie chcę mi się przeglądać wszystkich filmów, ale już o tym mówiliśmy kiedyś. Że ty tą bluzę chciałaś ode mnie pożyczyć, żebym ja coś tam... Wiesz co? Ale idź nie. Sobie komuś daj swoje odzienie. Kończymy. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Nie odzywam się do Edwina. Kacia mama. No tak, to się nie odzywam. Dobra. To cześć. Chodź, pokażę ci jeszcze jedno. No, szukać się partnera małżeńskiego. Tak jest. No i dzisiaj też pokażemy... Dalej rozwija się powoli romans. Sara, zacznij, bo Sara oczywiście powie... Ja wiem, jakie słowo powie. Sara, zatkaj uszy. Zatkaj jeszcze. No to dobrze. To kasza. Gotujemy kaszę dla kaczek. Otwórz tam. W kuchni. W kuchni otwórz drzwi. Okno. Spuściła drzwi. O, jak spaliła. Ja pierdzielę. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.